Widzę, że dobrą ma pan rękę do zawodników. Sławomir Wojciechowski spisuje się bardzo dobrze. Myślę, że wreszcie czas, żeby spisywał się na miarę dużego talentu. Był to najzdolniejszy chłopak, jeden ze zdolniejszych w Europie w swojej kategorii wiekowej do lat 16, do lat 18. I myślę, że teraz nadeszła jego pora na to, żeby się zaprezentował tak jak w meczu z Lechią w całej rundzie wiosennej. Jestem nieco rozczarowany, ponieważ z Panami miał przybyć czarnoskóry reprezentant Nigru, Moussa Yahya, który został w plebiscycie redakcji sportowej Trybuny Śląskiej, a także studia Gol Telewizji Katowice, piłkarzem miesiąca, a więc piłkarzem marca. Mieliśmy do wyboru trzech kandydatów do tego tytułu. Adam Ledwoń, Jan Furtok, to byli piłkarze kolejek, Moussa Yahya i nasze jury, w którym uczestniczy m.in. Antoni Piechniczek, opowiedziało się za reprezentantem Nigru. Do końca zapowiadaliśmy wizytę Yahyi tu w naszym studiu, przygotowaliśmy tłumacza. Panie trenerze, co się stało? No, dobrą sprawę nie mogę autorytatywnie odpowiedzieć. Był samochód umówiony, Janek Tomek Kosz podjechał pod stadion, gdzie byliśmy umówieni z Moussą. Nie przyszedł, po prostu nie można było dłużej czekać, bo byśmy się spóźnili. Być może źle się czuję, bo po meczu z Widzewem no, nie czuł się najlepiej. To było widać w dzisiejszym spotkaniu. Jeżeli była inna z przyczyn, poniesie regulaminową karę za brak właściwego stosunku do współpracy z mediami. Jest taki punkt w regulaminie. Czy bardzo wysoką karę? No, znaczną. Wobec tego nie wiem, czy pocieszeniem dla Moussy Yahyi będzie ta nasza firmowa koszulka Studio Gol, którą wręczam wobec tego panu. Nie wiem, czy ona na panu będzie też tak ładnie wyglądała, jak podejrzewam, że elegancko będzie wyglądała na Yahyi. Nie ten kontrast koloru. W każdym razie żałujemy, że Moussa Yahya nas zawiódł. Wobec tego proszę przekazać zawodnikowi wraz z naszymi gratulacjami tę koszulkę. Cieszymy się, że przybył pan i Tomasz Kos, tym bardziej, że Tomasz Kos został wybrany piłkarzem ostatniej kolejki. Stąd jego zdjęcie w naszym studiu. Ale mamy teraz przed sobą miłą uroczystość. Będziemy losowali telewizor w naszym plebiscycie redakcji sportowej Trybuny Śląskiej i Studia Gol Telewizji Katowice. Oto ci, którzy głosowali na piłkarzy kolejek, a zarazem na piłkarza miesiąca marca. Sylwia wylosuje jedną kartę pocztową. Zobaczymy, komu redakcja Trybuny Śląskiej przekaże telewizor. Dziękuję. Głosował ten czytelnik Trybuny Śląskiej na Moussę Yahyę. Jest to mieszkaniec Ustronia, Przemek Trębacz. Gratulujemy serdecznie. Może zgłosić się w redakcji Trybuny Śląskiej, gdzie odbierze telewizor, ale losujemy nie tylko telewizor, ale także dwie koszulki Studia Gol. Poproszę o wylosowanie. Koszulki te prześlemy pocztą. Dwa kolejne kupony. Koszulki wylosowali Jerzy Dudek. To jest kandydat, który był kandydatem do tytułu piłkarza kolejki. A Przemysław Kalemba wylosował tę koszulkę. Oto ta kartka pocztowa. I Anna Kaperska z Chorzowa także wylosowała koszulkę. To kolejna karta pocztowa. Gratulujemy. Te koszulki wyślemy pocztą. A teraz, proszę państwa, możemy przejść do dzisiejszego wydarzenia. Sokół Tychy dzisiaj rozegrał spotkanie ze Śląskiem Wrocław. Czy pan, panie trenerze, liczył na komplet punktów przed tym meczem? Tak, no mieliśmy dokładne rozeznanie co do możliwości Śląska. Graliśmy na swoim stadionie, zakładaliśmy zwycięstwo, bądź walkę o zwycięstwo przed meczem. No, stało się inaczej, w ostatniej minucie straciliśmy bramkę na 1-1. Był to dla nas bardzo trudny mecz, bo na trudność złożyło się wiele uwarunkowań. My trapią nas strasznie kontuzje i nie mogliśmy grać w pełnym składzie. Panie trenerze, uprzedziliśmy nieco fakty, bo przecież mamy fragmenty tego spotkania. Zresztą obszerne fragmenty pokażemy w naszym programie Telewizji Katowice o godzinie 22:10. Teraz przyjrzyjmy się skrótowi wydarzeń z tego spotkania. Komentować będą Tomasz Kos i Bogusław Kaczmarek. To jedna z pierwszych akcji w drugiej minucie meczu.
Tak, no, mamy kilka wariantów rozegrania stałych fragmentów gry, w tym przypadku rzutu różnego, czy rzutów wolnych, wyrzutów z autu i no, to nam zdaje egzamin. Stwarzamy wiele sytuacji z tego i po tych sytuacjach właśnie Tomek strzelił dwie bramki z Zagłębia, lubi dzisiaj jedną bramkę ze Śląskiem. Panie Tomaszu, chyba trudno było nie strzelić. No, dostałem taką piłkę, że naprawdę Robert Wilk dograł mi tak zwaną patelnię, jak to się mówi. Po prostu strzał do pustej bramki praktycznie. Tylko dostawić nogę i jest bramka. Nie miał pan przez moment wątpliwości, że pan strzeli bramkę? No raczej nie. To przyjemnie chyba wykańczać tak akcję. No bardzo przyjemnie, ale jest to, sądzę, zasługa całego zespołu. I to z korzyścią dla całego zespołu jest. Tomasz Kos w objęciach kolegów, szalona radość. To jak niektórzy twierdzili, był mecz o 9 punktów, nie o 3 punkty, bo przecież sąsiadujecie w tabeli ze Śląskiem Wrocław. Jerzy Dudek, świetna interwencja. Strzelał Wilk. Tak, to była interwencja Bobela, bramkarza Śląska. Jeszcze raz ta sytuacja. Strzał na bramkę Śląska Wrocław. Pierwsza połowa nie była emocjonująca. Mało było takich wydarzeń, które porwałyby widzów. Czyżby po tym spotkaniu pucharowym z Widzewem grały tych nieco asekuracyjnie? Nie, myślę, że tak jak powiedziałem, duża ilość kontuzji, zejście Przemka Bereszyńskiego po 15 minutach gry plus 120 minut w Pucharze Polski z Widzewem na pewno dało znać o sobie. Chcieliśmy rozegrać to spotkanie sposobem, do 90 minuty nam się to udawało. No niestety ta ostatnia minuta doprowadziła do tego, że mecz zakończył się wynikiem takim, jakim mówiłem na początku. Bykowski miał kilka sytuacji, ale lubuje się w dryblingach. No, on dzisiaj nie miał dostatecznego wsparcia w piłkarzu miesiąca w Mosie Jachaj, który od meczu z Lubinem narzeka na drobny uraz. Dostał w głowę jeszcze w meczu z Legią, w zderzeniu z Boguszem. Na pewno lubuje się w dryblingach, ale jest drużynowa z tego bardzo wiele korzyści. Trzyma piłkę, potrafi zrobić przewagę. Kilka akcji dzisiaj w jego wykonaniu na pewno było bardzo udane. Strzelał Kujawa, Dudek spisał się znakomicie. Kujawa zdobył już 5 bramek. Słynie z tego, że potrafi z dystansu mocno uderzyć. Tak, a tu Jurek zachował się bez zarzutu. Trudną piłkę najpierw sparował, później chwycił. Rzut wolny wykonywany przez Sokoła. To wszystko dzieje się w drugiej połowie. Gdyby ktoś poszedł tutaj na dobitkę po tym strzale Bizackiego. Właśnie, no nasi napastnicy tutaj po piłkarsku mówiąc zrzemnęli się chyba, bo była wyborna sytuacja, żeby dobić tą piłkę do pustej bramki. Panie Tomaszu, pan często brał udział w akcjach ofensywnych swego zespołu w tym meczu. No najczęściej przy stałych fragmentach gry, ze względu na swój wzrost, starałem pomóc się kolegom i drużynie. No jakoś to dotychczas się udawało. W dzisiejszym meczu udało się raz, bardzo szkoda, że tylko raz, ale niestety taki jest sport. Bykowski, chociaż nie wiem, czy nie lepsze rozwiązanie byłoby nagranie do Jachaj. No myślę, że to by było dla nas bardziej korzystniejsze rozwiązanie. No, w trudnej sytuacji Maciek zdecydował się na strzała. Jest to młody 19-letni zawodnik, przyszłość przed nim. Myślę, że od tego typu decyzji nie należy go odciągać. Strzał na bramkę jest zawsze strzałem. No, w tym wybrał może nie najszczęśliwiej dla nas, bo było granie, ale... I bramka dla Śląska Wrocław, która padła w dosyć zagmatwanych okolicznościach. Ja sądziłem, że może obrońca zespołu tyskiego zderzył się z bramkarzem i to spowodowało utratę bramki. Bowiem ona tak do końca, ta piłka niepewnie wtaczała się poza linię. Dopiero sędzia główny spojrzał na bramkę. No, boczny sygnalizował. Boczny zasygnalizował, że piłka przekroczyła. No ale tutaj cała seria błędów w obronie spowodowała utratę bramki. Myślę, że brak asekuracji, walca o górną piłkę zadecydowało o tym. No tu jeszcze mogliśmy w końcówce wyjść na 2-1, ale Szwed przeniósł piłkę nad poprzeczkę.
Za chwilę wysłuchamy opinii trenera Śląska Wrocław, Romualda Szukiełowicza. Proszę o wypowiedź trenera. Trener Wrocław Wrockiego Śląska, Romuald Szukiełowicz. W ostatnich minutach szczęście uśmiechnęło się do waszego zespołu. Tak, szczęście uśmiechnęło się do nas. Po raz pierwszy w tej rundzie. Kilka meczy na własnym boisku przegraliśmy w ostatnich minutach. Dzisiaj do nas się szczęście uśmiechnęło. Uważam, że bramka absolutnie nam się należała, jeżeli chodzi o mecz. Szczególnie w drugiej połowie uzyskaliśmy dużą przewagę. No i konsekwencją tej przewagi była bramka, chociaż nie ukrywam, że zdobyta dosyć szczęśliwie. Proszę Państwa, a teraz nasza zagadka telefoniczna. Korzystamy z obecności w studiu Bogusława Kaczmarka. W jakim klubie pierwszoligowym w naszej ekstraklasie piłkarskiej grał jako zawodnik trener? Kto pierwszy z Państwa odpowie prawidłowo telefonicznie na tę zagadkę, wygra piłkę. Oto nasz numer telefonu. Tomasz Kosz został piłkarzem kolejki. Panie Tomaszu, widzę, że coraz pewniej Pan się czuje w drużynie. Staje się Pan zawodnikiem bardzo pożytecznym. Zdobył Pan dzisiaj swoją trzecią bramkę. No tak, zdobyłem dzisiaj swoją trzecią bramkę. Szkoda, że zremisowaliśmy tylko ten pojedynek. Chcieliśmy bardzo wygrać, może zbyt bardzo. No niestety nie udało się. Trzeba podnieść głowę i grać dalej. I tak macie dobrą serię po trzech zwycięstwach, remis, a więc wzbogaciliście poważnie swoje konto punktowe. Tak, na pewno wzbogaciliśmy swoje konto punktowe, ale dzisiejszy mecz był bardzo ważny. Można powiedzieć, że mecz o 6 punktów. Wygrywając zwiększylibyśmy przewagę nad Śląskiem do 5, a tak tylko remis i nadal zostały 2 punkty przewagi. Trzeba walczyć dalej. Popatrzmy, jak grała nasza ekstraklasa piłkarska, jakie uzyskano wyniki i jak wygląda tabela. GKS Katowice, Lechia Olimpia Gdańsk 3-0, Sokół Tychy Śląsk Wrocław 1-1, Widzew Łódź Raków Częstochowa 4-1, Stal Mielec Górnik Zabrze 0-1, znakomita gra zabrzańskiego górnika i jego bramkarza, Legia Warszawa UKS Łódź 2-0, Lech Poznań Pogoń Szczecin 1-0, Siarka Tarnobrzeg Amika Wronki 2-3, GKS Bełchatów Stomil Olsztyn, zwycięstwo Bełchatowa 2-1 i Zagłębie Lubin Hutnik Kraków 1-1. Na czele tabeli Ekstraklasy Legia Warszawa 57 punktów, potem Widzew 51, Hutnik 36, Lech 4 33, piąty także ze zdobyczą 33 punktów, Raków na 6 miejscu, Stomil także 33 punkty, Katowice na 7 miejscu, Górnik na 10 z 30 punktami, Sokół Tychy na 12, 27 punktów, zamykają tabelę.